Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake, powracamy do Ratcheta & Clanka u mnie na kanale, do trzeciej części oczywiście. Jesteśmy ponownie na statku Phoenix, bo gdzie byśmy kuźwa mogli być między misjami. Ostatnio Alowi udało się znaleźć w kwaterach Quarka ostatnią część jego przygód w Witkomiksie. I jest to rzekomo nigdy nie wydana, piąta część, tajemnicza i nigdy nie ukończona. Tak więc zobaczmy, o co chodzi w piątej części, ponieważ nikt nigdy w nią nie grał. Ach, wesoła morda Quarka. This is the true story that Captain Quark hoped you would never see. The unauthorized, uncensored, and utterly unbelievable missing chapter of the Quark comic series. Pure discretion is advised. Just a word of advice, Nefarious. Quit while you're ahead. And so, Quark believed that the threat posed to the galaxy had been ended forever. But he was dead wrong. Bottoms up. Somebody say something. What took you so long? I was picking out some new curtains for the torture chamber. They're crushed velvet with a gold lamé trim. Oh, I think they really add life to the space. Never mind them now. Grab Quark and let's get out of here. Of course, sir. Czyli po potyczce z... Oh, Quark. Oh, my. I've never met a man like you. After you, I'll be ruined for other men. That's what they all say. Oh, my. Where am I? You're in my secret prison, awaiting the most ingenious and depraved punishment I can possibly imagine. Come, Lawrence. It's time for my massage. Oh, goody. Using his antenna as a lockpick, Quark eventually managed to open the door to his cell. Almost got it. But his escape did not go unnoticed. Uh-oh. Czyli po walce z Nefariusem w Metropolis. Wow, 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 wow. Quark został schwytany przez Lorenza. A następnie uciekł, co niestety nie zostało niezauważone. Na szczęście doktor Nefarius udał się na swój masaż, co dało Quarkowi szansę na ucieczkę. Nie! Well, shit. Poziomy w platformówkach, gdzie trzeba uciec przed wodą. Najtrudniejsze poziomy. Cały czas zapominam, że w tej grze można chodzić po drabinach. W sensie, wiecie, grze z Quark... A, Jezu, dobra, to jest lód, okej. W grze z Quarkiem, bo normalnej drabin nie ma. Bo co to są za demoniczne, fioletowe płomienie, które kręcą się po bazie Nefariusa? Wow. Nie! Uff. Aj, goddammit. Pełne skupienie. Nie! Znaczek Quarka musi zostać podniesiony. Nie! Shit, tam było doładowanie zdrowia. Goddammit. Ajajajajaj. Skusiło mnie to właśnie doładowanie zdrowia. Dobra, teraz idziemy w lewo. To jest cwane, bo nie jest się w stanie przejść, podnieść na raz tych emblematów. O Jezu Chryste, nie! Nie! Szybko, Quark, szybko. Tych emblematów oraz upgrade'u zdrowia. Tak i tak generalnie musiałem poprzebijać rekordy właśnie czasowe w przygodach Quarka. Dalej. Coś tu może jest? Nie, nic tutaj nie ma. Nie! Shit! What have I done? Nie! God damn it! Nie!
Damy radę. Nie! Shit. Strzelający przeciwnicy w platformówkach to zło. A ja odruchowo głupio strzyłem tego lodu wcześniej. Okej, dobra, kontynuujemy. Jezu Chryste! Mam bardzo... God damn it, źle wytimingowane ruchy. Noż, come on! No tak będzie szybciej. Boom! Tytanowa śruba we wszystkim! Gdzie moja trofka? Było trochę porażek, ale było warto. Okej. I... Czas na zakończenie historii. After his narrow escape from the clutches of Dr. Nefarious, Quark dropped out of the public eye. Truth is, Quark was holed up in his secret hideout on the Thran asteroid, terrified that Dr. Nefarious would make good on his promise of revenge. When Nefarious didn't resurface, Quark assumed he was gone forever and returned to his career as a high-profile celebrity superhero. But the galaxy had not seen the last of Dr. Nefarious. Ouch! What do you think you're doing, you oaf? Do hold still, sir. This is a very delicate procedure. There, that should do the trick. Go ahead, take her for a spin. What's going on? Where are my arms? Whose butt is this? Oh, my mistake, sir. Dreadfully sorry. Lawrence! Oh, Lance. Oh, my. We will have to get that fixed. One of these days. I should have known Quark was full of it. But why would Quark lie to us? Dude, Quark is bogus, bogus, bogus. You can ask him yourself when we see him. According to this vid comic, Quark has a secret hideout in the Thran asteroid belt. I've got a hunch he's there right now. He says he wants to come with us. I don't think that... Oh, wait a minute. You speak monkey? Oh, just enough to get by. Now what? He says you have ears like a Florana dung beaver. Yeah, hilarious. Let's see if he's still laughing when he finds out his pal Quark is working with Nefarious. Major bogus. Surely Quark would have teamed up with Drek, didn't he? And I know I don't have to remind you about that protopet business. Who knows what he's capable of? Okej. Dobra, więc wiemy z tego vidkomiku, że Quark ma swoją tajemną kryjówkę. Oj, co nie tutaj? Na pasie asteroid gdzieś tam. I teraz tam polecimy, żeby go znaleźć. I z jakiegoś powodu Ratchet założył, że Quark pracuje z Nefariusem, dlatego że się ukrywa. To jest... To... Znaczy ja tak Ratchet powiedział, dobra, teoretycznie steamował się z Drekiem w pierwszej części, a potem chciał nas zabić przy pomocy protopeta w dwójce, ale... Ale jakby teraz, jakby tutaj nie ma zarobku dla Quarka. Wtedy Quark robi to, żeby zemścić się i zarobić, a tutaj jakby... Jak? Quark po prostu się ukrywa, bo jest tchórzem, to jest pewniak, ale okej, Ratchet. Cokolwiek. Kryjówka Quarka. Zielono. Hey, kid. The bouncer just went on sale. If you get here fast, I'll throw in a 10% smart shopper discount. O, bouncer. Broń z poprzedniej części. Jest u Slim Cognito. Slim Cognita. Tylko czy mi się chce lecieć specjalnie na Aquatos? Niekoniecznie. I tak mamy broń do rozwijania. Ta woda pewnie jest zimna. Wow! To gnomy z mieczami. Gdzie już je kuźwa widziałem?
Gdzie ja już widziałem gnomy z katanami? Ha. Huh. This is a warp point. The warp pad can be used wherever you find a warp point. Stand on a warp point and press triangle to attach the warp pad. Then. A, okej, dobra, no tak, używamy gadżetu, który właśnie, który zdobyliśmy podczas bitwy. Czy musieliśmy tam to zakończyć, okej. To jest spoko, możemy podłączyć się do płyt teleportacyjnych, a potem teleportować się do nich z dowolnego miejsca. To jest strasznie spoko. Ciekawe, ile razy gra użyje tego gadżetu, no nie? O, to Quark! To Robo Quark. I that movie, to spoko. Shurikeny. O tak, ammo. Gra naprawdę zaczęła sypać amunicją, moim zdaniem. Wcześniej były z nią większe problemy. Nice. Dobra, to jest tak. Tutaj podłączyć się. Nice. Strasznie fajny pomysł. Szkoda, że dopiero teraz go wprowadzili. Żadnych znajdziek. Nic nie ma. O Jezu, nie, to jest lód! Nie mam przyczepności pod nogami. Goddammit! Ślizgam się! O, nie. Nigdzie nie jadę. Wow! Robo Quark czołgał się w klimacie Terminatora, widzieliście to? A, noż, come on! Ślizga się we właściwą stronę, Ratchet. Well shit, skończyło się. No dobra, czarna dziura. Wow, czarna dziura nie działa, nie wierzę. Impossible. No nic, anihilator więc. Też jest okej. A, wybaczcie przerwę. Lecimy dalej. O, tak właśnie myślałem, więcej skrzyń. Ło! Myślałem, że nie zdążę. O! Cześć! Gnomy. Czas na snajperkę. Nie, to nie snajperka, Ratchet. To jest snajperka. Bye bye. Sayonara. I to wyłączymy tak dla pewności. Wow! Just in time. No, chodźcie gnomy, chodźcie. Zapraszam. Agenci zagłady. Czemu wchodzicie w osłony, kretyni? W poprzedniej części byliście inteligentniejsi. Może nie.
Mam już prawie maksymalny nanotech. W sensie maksymalny to 200, ale jakby na pierwszym New Game, bez New Game Plus, można dostać tylko 100. Tak więc już prawie maksymalny poziom. No, stawiacie spory opór, panowie. Co ja tutaj jeszcze mam do strzelania fajnego? Czym jeszcze mogę postrzelać i czym nie strzelałem? A. To nawet nie działa, prawda? Oczywiście, że nie. Dobra. Okej. Gin. Toż kaman jeszcze więcej. O, co my tutaj mamy? To figurka Quarka. Oh yeah. Czy tam był kapitan Quark po cywilu? O, dawno nie graliśmy klankiem. Dosłownie chyba graliśmy klankiem tylko raz. Klank przynajmniej się nie ślizga, tak więc... Ach, wybaczcie przerwę. Jest strasznie spieprzona pogoda i chyba znowu będę chory. Chociaż tyle co się wykurowałem. Ale niestety, taka pora roku. A raczej zmiana pory roku. To dla mnie najgorsze. Do mnie. I do mnie. No dobra. A tak? No nie byłem pewien generalnie, czy tam wcisnął, nie? Pod ten wiatrak. Ale proszę, można, można. A czekajcie, czy nie miazdam ile się małpa? Tak swoją drogą? How convenient. Widzicie skrzynki? No, jest i małpa, proszę bardzo. Jak zwykle w walizce, co? Ciekawe, czy mnie trafia, jak będę tak daleko. O, nie trafiło. Śrubki! No, dalej. I teraz tam, małpo. Mówiłem to, że małpa, mimo tego, iż jest pokazana tu jako istota rozumna, z którą można się komunikować bez problemów, biega dla nas w promienie namierzające i dostaje w dupę z laseru. No już, małpaczko, no już. Dziwnie normalny most jak na Insomniak. Naprawdę dziwnie. Gdzie? Wow, niezłe ruchy. Gin wyrzutnie gnomów z katanami.
Jezu Chryste, czemu gonicie małpę? Ja jestem waszym przeciwnikiem, ale w sumie dobrze, że nie gonicie mnie. To było irytujące. Dobra. Brzmi jak nie. Dobra, więc co ja mogę... A, tak, tutaj potrzebuję trzech botów. Wkurza to, że Clank w przeciwieństwie do Ratcheta nie przyciąga śrubek. Trzeba w nie dosłownie wejść, żeby się przyciągnęły. No, małpeczko, ruszaj. I do mnie! Jezu, nie przesuwaj mnie, głupia. No chodź. Gincie! No, jeźdź window. No dobra, mamy dwa. Puszczę je już tutaj, żeby mnie nie zginęły. No, do domu już, raz, dwa. I to wygląda jak problem. A nie, brak problemu. Perfekt. Małpo, chodź tu. Jezusie, poważnie. Boom. To już to? Okej. Witam, kapitanie. Hey, little buddy. How'd you find me here? We found your secret pijamę. Nawet piżamę masz z maską, tak? That. Well, I expect you to understand. You'll probably look at me and think, I'd give anything for a body like that. Dokładnie. Or just one drop of his raw animal magnetism. One iota of his impeccable... Can we just skip to the end, please? Let's see, where was I? Sexy, charming, brilliant, iron, hard abs. Ah, yes, but despite my outward appearance of utter perfection, well, Deep inside, you're a cowardly wuss? No, not exactly. When I escaped from that star cruiser, cheating death by mere nanoseconds, I suddenly realized something very important. I could have died! Me, Captain Quark! Imagine an entire galaxy with no more me! And for what cause? So, a few trillion people get turned into robots. Who am I to say who should or shouldn't be turned into a robot? You're pathetic, Quark. I can't believe I once looked up to you. Let's go, Clank. The people of this galaxy need you, Quark. They believe in you. You can give them hope. You have a chance to redeem yourself and become the hero you have always wanted to be. Ooh, nawet małpa go zdisowała. No okej, okay, Quark nam nie pomoże. Jest zbyt zajęty byciem tchórzem. No nic, musimy sobie radzić sami. Clank jeszcze na końcu zarzucił, że jak raz Quark mógł się przyda, jak raz mógł być tym światełkiem nadziei dla galaktyki, którym zawsze chciał być tym herosem, którego galaktyka potrzebuje. Ale najwidoczniej nie tym razem. Jaki mamy plan działania więc? To jest pytanie. Ratchet! Where have you been? We were just... Never mind. The Phoenix is under attack. Our shields are... Sasha! To 40%. Life support systems are... I think they're getting... aboard the ship. Whatever's on that disc has nefarious worry. Do anything to get it back. Hey, Hotshot.
If I don't get to see you again, I just wanted to say... The signal is lost. Engage the gravimetric warp drive. A, wybaczcie przerwę, ale i tak już w sumie kończymy, tak więc nawet nie będę odpauzowywał. Tak, Phoenix został zaatakowany, bo najwidoczniej Nefariusowi zależy na tym dysku, który przejęliśmy wcześniej, tak więc, no cóż, przybył go odzyskać ze swoją małą armią. I to w sumie tyle. Atak na Phoenixa odeprzemy w kolejnym odcinku. I o ile się nie mylę, atak na Phoenixa dosłownie jest jakby przedostatnim światem, tak to nazwijmy. W sensie, wiecie, przedostatnim poziomem gry. Po ataku na Phoenixa lecimy chyba na ostatnią planetę, tak więc... Za niedługo kończymy. Dzięki za uwagę i strzałeczka.